informacji z obleganych przez rosyjskie wojska zakładów Azovstal wywożeni są ranni żołnierze. Od sytuacji na Ukrainie zaczniemy infowieczór. Następnie zadamy pytanie, dokąd zmierza Robert Lewandowski i niecodzienne oblicze Srebrnego Globu. Urszula Sokołowska, witam. Czas na informacyjne podsumowanie dnia. Z obleganych przez rosyjskie wojsko zakładów Azovstal w Mariupolu wywożeni są ranni żołnierze. Takie niepotwierdzone informacje przekazuje strona ukraińska. Informują o tym także świadkowie. Ranni mają być przewożeni do Nowoazowska w obwodzie donieckim, które to miasto znajduje się pod kontrolą prorosyjskich separatystów. Przy informacji sięgamy do Kijowa, gdzie jest nasz korespondent na Ukrainie, Tomasz Jędruchów. Tomku, witaj. Czy prezydent Zełenski zabrał już głos w tej sprawie? O najnowszych informacjach z zakładów Azovstal opowiadał Tomasz Jędruchów. Tomku, dziękuję ci za tę informację. Politycy z całej Europy, ale też świata starają się wpłynąć na zakończenie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Polacy angażują się nie tylko w pomoc ukraińskim cywilom, ale także udzielają wsparcia dyplomatycznego. Jednocześnie trwają też zabiegi mające na celu poszerzenie NATO. Marcin Czapski. Rezygnacja, a nie tylko zawieszenie projektu Nord Stream 2. To jeden z ukraińskich postulatów, jakie wymienił podczas specjalnego wywiadu udzielonego TVP Info były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Jednocześnie podziękował za wsparcie i pomoc udzieloną przez Polskę. Złożył również specjalne życzenia dla polskiego prezydenta Andrzeja Dudy, którego nazwał przyjacielem. Profesor Waldemar Paruch, były szef i jeden z założycieli Centrum Analiz Strategicznych, został pochowany w Tomaszowicach. Dziś uroczyście pożegnano go w kościele pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła. Pogrzeb miał charakter państwowy. Żołnierze 2. Korpusu Polskiego rozpoczęły się we Włoszech obchody 78. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Możemy wołać Europo, swoją wolność zawdzięczasz polskiemu żołnierzowi, mówi Jan Józef Kasprzyk, który przewodniczy polskiej delegacji. Z szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych rozmawiała w Watykanie Anna Udakowska-Samaini. Obchody 78. rocznicy zwycięskiej bitwy. Nie trzeba tak długo czekać, bo ten tuż przed północą. Do zobaczenia.